Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, to co ostatnio się wydarzyło na transmisji na żywo, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Mieliśmy w drużynie cheatera, który podawał się za mojego widza, chciał ze mną zagrać, wysłał jakiegoś tam donejcika, poprosił o gierkę, dodałem go do drużyny i zagraliśmy wspólnie mecz. Przy okazji chciałem was wszystkich zaprosić na moje transmisje na żywo, które odbywają się w środy, piątki, soboty oraz niedzielę, około godziny 19, więc zawsze możemy sobie jakiś składzik pograć, coś pogadamy, więc serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku pokażę wam zapis live'a oraz wyjdziemy w powtórki i zobaczycie, co ten chłop wyrabia. Sam osobiście nie namawiam do używania cheatów, nawet powiem więcej, zabraniam wam używać cheatów. Jeżeli mieliście w ogóle jakiś taki pomysł w głowie, od razu sobie go wybijcie, bo to naprawdę psuje rozgrywkę. Sami zresztą zobaczycie, co ten typek wyrabiał w ostatniej fazie meczu i jak musieli się czuć nasi przeciwnicy. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję ci, ziomeczku, wygrywa 100 zł. Odezwij się do mnie na maila. A w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was przekozacki konkurs. Nie na 100 zł PSC, nie na Kill of Minty, ale na przecudowną zabawkę. A dokładnie na takiego droida, który nazywa się BB-9E. Dostałem dwa takie droidy od Epic Gamesa, kiedy była kolaboracja ze Star Warsami. I moi drodzy, działa on fantastycznie. Jest to zdalnie sterowany droid. Teraz pokażę wam, jak on działa. Na przykład jazda do przodu wygląda w ten sposób. Tylko że tu ma taką stację do trenowania, bo troszeczkę musimy potrenować, zanim się nauczymy jeździć. O, i on tak jeździ. Na przykład tutaj ma różne emotikonki. Tylko że bateria jest teraz troszeczkę słaba i te jego emotikonki są wolniejsze. Steruję nim przy pomocy telefonu, obracając nim prawo-lewo, więc mega fajna zabawka. Mi się wydaje, że każdy z was by chciał mieć takiego droida w domu. Wystarczy teraz napiszecie w sekcji komentarzy swój nick z gry Fortnite, wpiszecie kodzik Farel do sklepu, a wyniki konkursu ogłoszę już w następnym odcinku. Dajcie znać jeszcze w komentarzu, co sądzicie na temat tego cheatera, a ja teraz zapraszam do oglądania. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten typek mówi: no Farel, wiesz, ja mało gram Fortnite'a, dawno nie grałem, więc chętnie z tobą zagram. I zobaczcie, co on robi. Podjeżdża go typek, on ma tylko Famasa, prawdopodobnie jeszcze siwego. Sprzedał typowi 6-9 buł po 58. Ja byłem oczywiście w innym miejscu, więc nawet nie zdążyłem zauważyć, że coś jest nie tak. Jak widzimy, ten typek nawet... nawet się nie buduje, po prostu dobra, coś tam się zbudował, ale cały czas strzela i cały czas trafia w głowę. Wziął snajperkę i zobaczcie, 105 przy ścianę. Wiadomo, że typa nie widział, no ale mu bułę wcisnął. Patrzcie na to, między drzewami, gdzieś tam między gałęziami strzela 105, nie wiadomo skąd. Jak ja bym dostał taką bułę, to bym powiedział: aha, no to przepraszam pana bardzo, nie wiem, o co chodzi. Jak widzicie, cały skład został już pozamiatany. Tutaj dorwał niebieską snajperkę i teraz zacznie się jazda. Nie chcesz pewnie wiedzieć. Dostałem snajpa od razu. Riksnek, jesteś tam. 1 zł. Dodasz mnie do znaj, proszę, Riksnek. Dostał po kewie 1. Muszę uciekać. Mam zadymę, mam 13 HP jak coś. Tam są typy, typy. Po live'ie. Nie podjeżdżaj, bo nie mamy matsów i tak. Macie matce, żeby na podjeżdżać, czy nie? Tam skaczą. 600. Dobra, nie podjeżdżaj, czyli nie podjeżdżaj. Jeszcze wszyscy w strefie nie jesteśmy. Ja dopiero biegnę. Strzelaj do nich. Jeszcze nie biegnie. Tylko 6 ammo do snajpera. Fortnite, siemka. Ale więcej, bo mam 7. LORTN i TS-123 Hyper. 5 zł. Taka 5, jeszcze NWM. W ogóle, czyli chodź po małej, no mam potę. NWM, czy będę mógł teraz grać? Pozdrów mojego masz brata i bardzo dobrze gram. Pozdro, Fortnite. No nie wiem, no myślę, że będziesz mógł zagrać, no ale do której live, kurde, z godzinę minimum jeszcze, może z półtorej. Już jestem u was, ziomki. Kolejny leży. Leży, co? Dwóch snajper jesteś. 179, no, kozak. Kolejny leży. Co ty pięknie, gadasz? Byku. Daj, zostaw jednego. Jeden był full dead. Pięknie. Ale dwóch jest na wounded, więc jeszcze jeden został i podnosi pewnie. Dodasz do znajnik DANON 1245. Oni są tutaj? W tym mogę pograć. Tu są, niszczą. Dodam. Widzę. Tu są. 105. No, jakim ty jesteś cock sniperem? No, dobrze. Leży. Dobrze. Ja nie mam pytań. Cheer, co robi? Nie mam pytań, czat, nie? Ja uznałam, że ja jestem dobry ze snajperki. Ładnie, no, czyśnie. Cox total. H.
Aha, się jeszcze zabrał. Dobra, chodźcie trochę do strefy, żeby was nie chwyciła. Chociaż dobra, tu jest ta rzeka, która leczy. Nie ma, dobra, easy. Jaką masz cheer, snajpę? Niebieską. Dobra, też mam niebieską. Myślałem, że ci pożyczyć, bo widzę tutaj tego. Jest grane ze snajperki, spoko. Więc tu widzę potencjał na wina, czat w końcu. Fajny składzik się trafił. Przydałoby się w końcu. Patrzcie się, patrzcie w tej rzece do fulla. Spoko. Oczywiście on wie, gdzie są inni oponenci. I dostaje gościu 262 z niebieskiej snajperki, kiedy podskoczył, dokładnie dostał w locie, jeszcze przez, właśnie, przez struktury. To, o czym mówiłem. Nie mam pojęcia, jak działają te cheaty, że one tak mocno biją przez te struktury. Z pewnością pocisk, który wylatuje z tej snajperki, jest jakiś zwiększoną, ma moc. Nie wiem, zobaczymy, jak dalej pokona typków. Nie oglądałem tej całej powtórki. Dopiero teraz w sumie ją oglądam pierwszy raz, tylko na live, żeśmy tak troszeczkę przeskipowali, ale cały nie oglądam. Patrzcie, 105. Leto, co gościu wyskoczył, od razu dostał 105, pewnie był w szoku. O, zdążył to zmieścić, myślałem, że tego nie zmieści. Nie było chyba żadnego hitu poniżej 105. Wow. To jest po prostu przesada i weźcie później, grajcie przeciwko takiemu typowi, który sam potrafi pozamiatać no wszystkich na mapie. Ile masz minut na solo, cheer? Ja nie dużo. Ja też. Ja mało gram w tą gierkę. Z 4. Na pewno więcej ode mnie. Ile mogę mieć? Nie wiem, z 20 może? Nie, nie liczę tak naprawdę. Dostał 105. Nie, ja im plecy robię jak coś. Nie, kurde. Leczy się. Ja mam jakieś głupie. O, jak ty go zastąpiłeś? Nie będę auga. Od dołu dostał w nogi. Mogę wziąć ten, pompę zieloną. Tutaj spotkaliśmy kolejnych typków, którzy mieli high grounda przed nami, ale tam nasi już dojeżdżali, nasza ekipka, i zobaczcie na to. Gościu znowu trafia przez podłogę kolesia w kolano za 105 i mówi 105, 105. Z pewnością oglądaliście ten meczyk prędzej, więc kojarzycie tą sytuację. Gościu prawie dostał heada. Jakbyś trafił, to by było git, ale prawie to tam wiesz. Prawie to dużo różnica niż trafił. To mamy jeszcze kiełbasę, jak ktoś by nie miał HP. Aha, zrozumiałem. Gdzie są? Dobra, dawajcie wszyscy na 3 tym da... O, wywalony. Już 15 metrów, no. Tam chyba jeszcze nie ma. Tam się budowali gdzieś, ale nie wiem, co są tutaj. Zniszczasz tą ścianę teraz. Ja, ten. Co wybrać z tej snajpy? O, nice! Co? Ale easy? Czy mi się wydawało? Co się właśnie stało? Ale łatwe. Ale co ty zrobiłeś z chili z tej snajpy? Nie mam pojęcia, cheer chyba zabił z 6 ze snajperki, nie? Ja, on zaczął teraz spamić. Nie wiem, ja nikogo. XD! No i przyszedł czas na ostatnią fazę tego meczu, mordeczki. Tutaj, co się wyrabiało, to ja po prostu, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja na początku na live nie skleiłem, że on zaczął strzelać ze snajperki jak z AK. Po prostu tylko słyszałem strzały, bum, 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 ale mówię, chyba wszyscy naraz strzelają. Zobaczcie, 105, 105, 262 przez struktury. To w ogóle strach pomyśleć, co to by było, jakie hity by się dało, jakby miał złotą snajperkę. 105 przez daszek. Idealnie widać, jak ten celownik porusza się za postacią. I patrzcie teraz. To jeszcze jest, na razie jest spokojnie. To jeszcze jest spokojnie. To będzie mistrzostwo świata, kiedy on wyceluje w typów, którzy są oddaleni od nas, nie wiem, z 300 metrów. Patrzcie, gdzieś tam za drzewami. Nie, nikogo na razie nie trafił, ale patrzcie, co się dzieje. No i dziękuję. Szybka akcja! No nie mam pytań, co tu się wydarzyło? Więc moi drodzy, tak to wyglądało. Chętnie bym oddał to zwycięstwo, żebym go nie miał w swoich statystykach. No ale co zrobić, jak nawet nikt się nie spodziewał, że gościu cheatuje do samego końca. Nie dawał po sobie poznać. Oczywiście obijał, tylko tak wiecie, po jednej osobie. Nie to, co w ostatniej fazie gry zabił chyba 6 w
ciągu minuty, no to jest dla mnie chory wynik. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś powtórki, gdzie trafiliście podczas gierki na jakiegoś cheatera, podsyłajcie do mnie na gamingwithfarrell@gmail.com. Możemy odpalić taką serię z przeglądania tego typu filmików. Jeżeli chcecie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farrell, bo do wygrania jest droidzik. Ja dziękuję dzisiaj wszystkim za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu Farrell w sklepie Fortnite.